Witam wszystkich, tu Okrzon, amatorski pszczelarz, kolarz i gracz w CS-a. Nieważne. Krótki raporcik o tym, co robimy, co robiłem w czwartek i w piątek. Jedyneczka. Tutaj został wybrany miód. W sumie będzie pewnie tego 17-20 kg. Sprawdzimy to, jak rozlejemy, jak rozważymy, będziemy wszystko wiedzieć. Matki niestety nie znalazłem. Została w czwartek poddana matka nieunasienniona, krainka Wiktoria od Łysonia. W piątek tylko sprawdziłem, wygryzł ją z klatki, czy w sobotę, wczoraj chyba sprawdzałem, wygryzł ją z klateczki. No i zobaczymy, co będzie dalej. Została też zasilona jedną ramką czerwiu na wygryzieniu z tamtego ula ostatniego z odkładu ze starą matką. No i zobaczymy, niech się rozwija. Miejmy nadzieję, że ta matka się nie zatraci, że ją nie zarządziły, nie zakłębiły i że matka sobie tam żyje, poleci na lot godowy i będziemy mieli tutaj dalszy rozwój, żeby do zimy się ładnie utrzymały i całą zimę przezimowały. Dwójeczka nasz odkład, który dostałem z miesiąc temu na ramkach wielkopolskich. Ramki wielkopolskie są odłożone w miodni, tak specjalnie powieszone na takich jakby adapterach. Rodzina się ładnie rozwija, idzie ładnie tutaj rozwój. Matka z tamtego roku nieznakowana, trzeba będzie ją zaznaczyć, żeby ją szybciej wyszukiwać. Nie widzę tu żadnych problemów, idzie rozwój ładny. No ze 3-4 ramki miodu pewnikiem jeszcze od nich wezmę, ale to pewnie dopiero po lipie. Nasz odkład mój, że tak powiem, ze starej matki zrobiony. Tutaj też rozwój jest stabilny, nic się nie dzieje. Wziąłem im jedną ramkę z takim czerwym na wykryzieniu. Zasiliłem sobie tamten ul ostatni, żeby trochę się młodej pszczoły pojawiło. Też jest dość fajnie, też za 2-3 ramki podejrzewam będzie można im jeszcze wziąć, ale nic na siłę, jeżeli będzie mało, to nawet nie będę brał, zostawię im to do zimy. Tak samo zresztą z tym ulem, znaczy ja odbiorę im na pewno te ramki wielkopolskie, bo muszę je po pierwsze oddać, po drugie no, nie pasują mi do tego ula, więc jak tylko nabiję trochę miodu tam, to odbiorę, nawet do takiego miodu, żeby go zjeść od razu, nawet jak nie będzie zbytnio odparowany, no ale na pewno te ramki wezmę, bo to, żeby rozbudować im gniazdo do zimy, żeby się poszły w rozwój, żeby ładnie na zimę sobie przygotowały rodzinkę. No a tutaj no chyba poczekamy na wymianę matki samoistną, albo zakupię jeszcze jakąś matkę, krainkę, czy Primę, czy Wiktorię i podmienimy tu matkę, żeby już była na przyszły rok świeża, albo spróbujemy, zobaczymy, może zostawię rzeczywiście do cichej wymiany, niech sobie same wymienią tą matkę, może tak będzie najbezpieczniej. No i ostatni 3 ule, ale 4 rodzinki, ostatni to jest nasza rójka sprzed tygodnia czy sprzed 2 tygodni, którą tutaj mi się wyroiły pszczoły, dana jest na takiej 1/3 czy 1/4 części ula No chyba teraz się obsadza chyba 3 ramki, matka już się unasienniła, już jest ładnie czerw, już są jajeczka, matkę zaznaczyłem, oznakowałem w czwartek, żebym już ją szybciej mógł znajdywać, bo niestety człowiek już trochę ślepawy, więc trzeba sobie pomagać w życiu. No i tutaj na pewno miodu nie będziemy brać, tutaj ul się szybko, znaczy na ul się już tworzy, już się buduje ul dla nich. Myślę, że gdzieś tam za 2-3 tygodnie ten ul powstanie. Nie będziemy tu w przyszłym tygodniu, więc nie będę na pewno, że jak będę, to tylko tak, żeby tylko przeglądać szybciutko, ale nic nie będę miał czasu, żeby budować ten ul. Więc ul myślę, że powstanie tam do połowy lipca. Powstanie tam następny w rządku, a chyba że damy zakręt, zobaczymy jeszcze. Pójdzie tam, gdzie są maki teraz, następny ul. Najprawdopodobniej, no i trzeba tworzyć piąty, tak?
Także te tutaj, co są z tyłu, tutaj ta rujeczka pójdzie sobie do, zostanie przesiedlona do ulu następnego. No i co, no i tyle. No. We wtorek pewnie rozleję miód. Zobaczymy, ile tego miodu będzie. No i niech się rozwijają dalej. Tutaj jeszcze coś tam nam kwitnie tam daleko, coś żółtego. Albo gorczyca, albo późniejszy rzepak. Tu nasza mini łączka, że tak powiem, dopiero stworzona w tym roku. Ale tak tylko na próbę. Tutaj też troszkę kwiatków jest. Coś się dzieje. No i cóż. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, hej.